Siemanko, ja jestem Lucek, a to jest Car Mechanic Simulator 2014. Z tego co się dowiedziałem, ma być też naprawa tirów w przyszłości, także będzie ciekawie. Zapraszam Was do oglądania. No i dobra, mamy tutaj Jeepa. Zobaczmy co u nim jest nie tak. Wymień lub napraw uszkodzone części. Podczas jazdy coś mocno huczy, dźwięk zmienia się wraz z prędkością pojazdu. Nie wiem dokładnie z której strony tak hałasuje. Jak myślicie, co to może być? Wraz z zwiększaniem się prędkości. Czyli tak, może to być albo zawieszenie, no bo wraz z zwiększaniem się prędkości samochód nabiera większej wagi, wobec tego zawieszenie może huczeć i coś może być nie tak. Szkoda, że gościu nam nie powie... O, coś tutaj nie gra. Akumulator. Coś on jest podejrzany, ale nie, świeci się na żółto. Coś huczy, tak? Zaraz sobie wszystko przetestujemy od podstaw. Ja natomiast teraz chcę zerknąć. Tak, o, co tu mamy? Stabilizator poprzeczny. Coś z nim tutaj chyba nie gra. Chyba coś tu nie gra. No dobra, ale wiecie co? Zróbmy sobie pierw jazdę próbną. Właściwie to nie jeździłem jeszcze tym czteronapędowcem na jeździe próbnej. Zobaczmy, jak to tu wygląda, ok? O, słuchajcie. Zrobiły się tu jakieś wydmy. Ciekawie. O, trochę rzuca. Ale jest inaczej, jest fajnie. Nie no, ja nie wiedziałem, że ta fizyka w tej grze jest na takim poziomie, bo jest naprawdę spoko, słuchajcie. Naprawdę bardzo fajnie jest to zrobione. Kurczę, nie spodziewałem się. Myślałem, że to jest tylko tak na odwal się ta jazda próbna tutaj zrobiona, ale naprawdę jeździ się przyjemniej. Powiem wam, że gdyby został dorobiony do tej gry jakiś taki, nie wiem, jakieś takie wyścigi czy coś, byłoby naprawdę ciekawie, bo jeździ się super. Jeszcze gdyby była obsługa pada, to by było w ogóle. No okej. Zobaczcie, no kurczę, super to wygląda, co nie? No dobra, wykonaliśmy sobie tutaj ładnie, pięknie wszystko. Fajnie się tym jeździ, bez kitu. Okej, i teraz tak. I teraz tak. Musimy sobie zobaczyć, co się nam podświetliło. Bo po takiej jeździe próbnej wszystko nam się zaczyna... O, właśnie. Już mamy tutaj. O, man, znowu to... O, a nie będzie tak źle, trzeba tylko koła ściągnąć. Całą ławę, ej, ale to się chyba da zregenerować, może nie będzie tak źle, może nie będzie tak źle, słuchajcie. Czyli, ściągamy koła. W ogóle to cały samochód świeci się na żółto. Czego się nie dotkniemy, to pewnie zaraz się posypie, więc trzeba tutaj trochę ostrożnie działać. Hops, jedno koło ściągnięte. Dzisiaj myślę, że nauczymy się tych śrubek jeszcze szybciej odkręcać. Hops. I idziemy sobie tu. O tak. I co? Jeszcze nie ma? Aha. Amortyzatory. Żeby ściągnąć amortyzatory, trzeba sprężyny ściągnąć. Chodź tu amortyzator. Pięknie. I sprężyna. Chodź. Hops. 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 Chodź. Chodź tu. Chodź tu. Ok, i teraz ściągamy cały ten most tylny właściwie, razem z dyferencjałem, to jest połączone. Teraz, o fuck, co tu się, skrzynia biegów. No to mamy przerąbane ludziska. Ale dobrze, skoro jesteśmy już na tym etapie, to skrzynię biegów zaraz sobie ściągniemy. Skrzynia biegów jest rypnięta nieźle. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Zdaje się, że to możemy sobie małym kosztem wszystko zregenerować. Tylko czy my tu sobie dojdziemy? Jest lipa. Co musimy ściągnąć, żeby... O fuck, jeszcze tutaj jest do ściągnięcia. Wał napędowy ten malutki. No bo to jest w końcu napęd 4x4. I zupełnie inaczej ułożony niż w samochodach, jakie mieliśmy wcześniej dostępnych, czyli tych takich miejskich. O fuck, zobaczcie, musimy pół samochodu rozebrać. Ja cię nie pierdzielę. W ogóle nie wiem czemu, ale na tym dodatku
Gra chodzi mi znacznie lepiej przy nagrywaniu. Wcześniej miałem, czasami nawet potrafiła spadać prędkość gry do 20 FPS-ów, a teraz mam luźno 40. Także nie jest, znaczy ta gra ogólnie słynie z tego, że no ma niestety wysokie wymagania. Ale u mnie jest ok. Teraz naprawdę gra się naprawdę płynnie. I ok. Teraz chodźmy sobie tu pod samochód. Spróbujmy to ściągnąć. Znowu trzeba sprężyny. Amortyzatory, zobaczcie jak poprzecznie ustawione. Tak. O tak. Naprawdę kupa roboty. Ja wiedziałem w poprzednim odcinku, bo ja mówiłem wam, że będzie dużo, naprawdę dużo, dużo roboty z tym. Ja już wiedziałem po prostu, że to jest rozbieranie wszystkiego po kolei. No ale nic, wszystko trzeba zrobić i wszystko trzeba przejść, a potem się cieszyć, bo pewnie na koniec tego dodatku będzie coś ciekawego, jak w przypadku pełnej wersji, po prostu podstawki takiej, można powiedzieć. Dobra, teraz musimy ściągnąć rozrusznik. Chodź tu rozrusznik. No ściągaj się, co jest? Okej. O. Czemu się nie chce? O, dobra, jest. I teraz dopiero wielka skrzynia biegów. Spróbujemy sobie to wszystko zregenerować najpierw. A dopiero potem zobaczymy, co trzeba kupić. Jak tam sprzęgło wygląda? Trzeba zakładać. Nie, tu chyba wszystko jest ok ze sprzęgłem. O, nie tak. No dobra. Nie no, jak już ściągnęliśmy tą skrzynię, to warto było też sprzęgło sprawić od razu. 800, zobaczcie jak ładnie. Napęd, wał, rozrusznik. Okej, most przedni jest spoko. No to sprawdźmy jeszcze to sprzęgło, no bo to różnie bywa. Później może się okazać, że naprawdę coś jest spierdzielone. Ale coś widzę, że tam na żółto się świeci, to nie będzie raczej problemu. I będzie w miarę ok, tak? No jest spoko, dobra, no to zakładamy z powrotem. Jakbym miał jeszcze raz to ściągać, bo byłoby łożysko na sprzęgle uszkodzone, czy tam ta tarcza, no to bym się chyba zaciupał tutaj, dosłownie. No ale jest w porządku, zakładamy wszystko z powrotem. Skrzynia biegów, proszę bardzo, zregenerowana, zieloniutka, nie trzeba kupować nowej. Więc nie ma tutaj problemu. Okej, i zakładamy starter, czyli rozrusznik V6 do silnika V6, właściwie on jest do skrzyni biegów podłączany, ale można mówić, że do silnika, no bo to w sumie V6 to jest oznaczenie silnika, tak? Bądźmy tutaj dokładni w tej kwestii. Okej, pięknie, most przedni, śruby, amortyzatory i opony, opony, co ja gadam. I sprężyny. Pyk. Tak. 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 Tu właściwie nie ma rozróżnione między amortyzatorami tylnymi a przednimi, więc. O, chodź tu rura. Znaczy wał napędowy. Most. I zobaczcie, jak ładnie idzie. Już za chwilkę skończymy tutaj wszystko. Na koniec zostawię sobie do zamontowania koła. Okej, sprężyna, tak, i teraz amortyzator, znowu sprężyna i tyle. Tutaj zdaje się, że mamy wszystko, czas opuścić samochód i zrobić resztę. Ops, pięknie to idzie. Jak widzicie, trzeba przebrnąć przez te wszystkie etapy, krok po kroku. Ale dobrze, że wykonałem tą jazdę próbną, bo się od razu po prostu dowiedziałem, co jest zepsute. Mój mechanik jest idealny, dokładny. Od razu wiedział, że to skrzynia biegów. Świetnie. Okej. I wkręcamy śruby tu tak, tu tak, tu tak. Pięknie. I teraz tutaj. No i super.
I zdaje się, że mamy wszystko już ukończone. Sprawdźmy. Jest! No to chodźmy do następnego zlecenia. No i tym razem wymień uszkodzone części zawieszenia. Wjechałem kołem w otwartą studzienkę kanalizacyjną. Od ubezpieczenia, od ubezpieczyciela dostałem 2000 dolarów na naprawę. Tylko tyle mogę zapłacić za naprawę. Okej. Czyli co? Chodźmy na ścieżkę diagnostyczną i sprawdźmy, co z twoim samochodem, koleś, jest nie tak. Znaczy, może być coś też z hamulcami, bo to różnie. Chociaż ja wiem, głównie zawieszenie, ewentualnie wahacz mógł się spierdzielić. Na pewno coś tam z amortyzatorem. Za chwilę się dowiemy wszystkiego. I hamujemy. Ups, tutaj mamy jakąś różnicę, ale to z tyłem. Gościu na pewno wjechał przednimi kołami na studzienkę. Znaczy, tak mi się wydaje przynajmniej. Uła! Tutaj nieźle rozwalone mamy lewą stronę, jeśli chodzi o przód, czyli już wiemy, gdzie uderzać. Od strony kierowcy zawieszenie jest coś nie tego. Z tyłu jest w miarę ok. No dobrze, podświetlamy sobie wszystko. Coś już widzę, że na czerwono się świeci. To nie jest dobry znak. I pamiętamy, mamy tylko 2000 dolców na naprawę. I tutaj widzę wahacz i drążek. Drążek? Tak, drążek kierowniczy jest spieprzony. Wyciągamy najpierw wahacz. Wahacz można zregenerować, natomiast coś tu jeszcze jest z amortyzatorem, nie teges. Aha, i jego będziemy musieli wyszarpać, zdaje się, od góry. Nie, czy od strony koła, już nie pamiętam. Dobra, to naprawmy najpierw tutaj wahacz. 100 dolarów, 122 dolary. Trzeba tutaj wszystko liczyć, bo naprawdę nie jest ciekawie. I teraz bierzemy sobie tą gumę. Znaczy nie gumę, tylko jak to się nazywało? Po obrazku zgadnę. Chwila. No przecież już tyle razy to wymieniałem i teraz nagle nie pamiętam, bez kitu. Tak, ktoś mówił, że przeglądarka tutaj w tej grze przypomina Google Chroma. No, mi też ona przypomina właśnie Google. Gdzie to jest gówno? Ja pierdziel, jaki jestem śle... O, jest, dobra. Tu leję wahacza. A już mamy 220 coś dolarów. No teraz mi klatki spadły właśnie, to o czym wam mówiłem. I zakładamy z powrotem. Myślę, że już nie będzie potrzeby... Nie będzie tutaj potrzeby, żeby tego ściągać, więc nic się nie stanie, jeśli założymy. A teraz chodźmy od strony koła i spróbujemy tutaj wyszarpać amortyzator razem ze sprężyną. Widzę, że tutaj coś jest rypnięte ładnie. Ok, i gra. I teraz tak, drążek stabilny, łącznik stabilny, nie, drążek kierowniczy, myk. Tak, i teraz tutaj ściągamy. Oj, co tu trzeba ściągnąć najpierw? Aha, już wiem. Łącznik stabilizatora i dopiero teraz amortyzator, ale za nią amortyzator to chyba sprężyna, czy jak to jest? Nie, sprężynę na końcu ściągamy. No to sprężyny nie trzeba tutaj ściągać. A jak widzicie, ładnie zeszło i zobaczmy, co możemy zregenerować. Nic. Ktoś mówił, że jest tutaj opcja sprzedania wszystkiego. Jest! Sprzedaj wszystko! Fantastycznie! Łącznik stabilizatora nie możemy sprzedać, no bo to mamy z tego samochodu wyciągnięte. Czyli musimy kupić tak, amortyzator. Jaki to jest typ? Sprawdźmy. Amortyzator B, lewy przód, zewnętrzny drążek kierowniczy. Amortyzator na górę. B. Lewy przód. No nie jest aż taki drogi. Drążek kierowniczy. Jak to było? Łącznik mamy dobry. Przegub nie. Gdzie to jest? No pokazuj się. Jezu, jaki jestem. Nie mogę tego znaleźć. Czujecie to? Przykładnia kierownicza to nie to. Przegub też nie to. Przegub lewy. A może to jest ten przegub?
Kurczę, a to? Nie, coś mi tu nie gra. Czemu ja nie mogę znaleźć tych części? Wewnętrzny drążek kierowniczy i zewnętrzny drążek kierowniczy. Dlaczego ja tego nie mogę tu znaleźć? Ej, dobrze? No dobrze jest. Drążek kierowniczy. No czyżby tu nie było w tym sklepie tego? Czujecie to? Ej. Wał napędowy. A jest! Dobra, jest wszystko. Dobra. Na samym dole było. Jak jestem trochę ślepy dzisiaj, no to będzie się ciężej grało. Będzie się ciężej grało, ale może się uda jakoś przegrać. Nie no, w tej grze nie da się przegrać. A w sumie się chyba da, bo jak stracimy całą kasę i trzeba będzie wziąć pożyczkę, nie spłacimy się potem i co? Okej, i zakładamy tu. Tu. Dobrze, i... O! Nie. Dobrze, trzeba kupić koło, ale jakie to jest koło? Koło Grand Olsen. Olsen, jak Gang Olsena. Koło Grand Olsen. Jest. 1500, o cholera jasna. To ja stracę na tym. Trudno. Ja pierdzielę, no to będę musiał sprzedać wszystkie części. Ale jestem dobrym mechanikiem, co nie? Mogę mu jakieś używane gówno wcisnąć. Dobra, sprzedajemy wszystko. Okej, i zobaczmy na zlecenie, jak to wygląda. No jest okej, ale straciłem na tym trochę. Dobrze, wymień zepsute części sprzęgła. Mocno ślizga mi się sprzęgło. Pewnie je spaliłem, próbując wyciągnąć auto kolegi z rowu. Załóż nowe, dla ciebie to pewnie kilka chwil. Jasne. Przecież dopiero co robiłem, to rozbierałem. I znowu będę musiał się dobierać do sprzęgła. Cholera jasna. Patrzcie, żeby dobrać się do sprzęgła, muszę ściągnąć skrzynię biegów. Żeby ściągnąć skrzynię biegów, muszę ściągnąć dwa mosty. Jak to się nazywa? Mostki? Tak, most przedni i most tylni, żeby ściągnąć z kolei wały napędowe. Ja! A żeby ściągnąć te dwa mosty, muszę ściągnąć koła. Czyli reasumując, muszę rozebrać cały samochód, goddammit. Ja pierdzielę. No i w końcu dotarliśmy do ostatniej części do wymontowania, czyli rozrusznika. I za chwilę wymontujemy skrzynię, a następnie sprzęgło. Boże, zobaczcie ile tego jest. Co jest? Odkręcaj się. Okej, i okej. No i sprzęgło. Okej. Teraz tą płytkę wyciągamy i sprawdźmy, co możemy naprawić. Ile mamy w ogóle kasy na to? 1000 dolców, to nie jest dużo, naprawdę. Okej, nic nie możemy naprawić, a co mamy zepsute? Zobaczcie, ile części wymontowałem, ja pierdzielę. Płytka sprzęgła do wymiany. Czyli musimy to sprzedać później. Kupmy najpierw nową. 1000 dolców to lepiej kupić już nowe, bo czasami się kupuje używane i wychodzi jakieś gówno już zepsute i nie można tego założyć. Płytka sprzęgła 500 dolarów. Zakładamy to.
Okej, i zakładamy z powrotem wszystko. Na 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 na. Przydałoby się szybsze kręcanie śrubek, ponieważ możemy dostać szału od tego wkręcania śrubek i montowania części. Montujemy części jak prawdziwy mechanik. Idziemy do następnego zlecenia, lecz najpierw trzeba zmontować samochodzik. Wyjeździł on jak trzeba. Na 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 na. Na 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 na. Oh, god damn it. Jeszcze tyle skręcania, Boże kochany. No i okej, zdaje się, że to tyle, jeśli chodzi o ten samochód. Tak, zlecenie mamy wykonane. Sprawdźmy, jakie części do sprzedania. Oj, tak, $98, pięknie. No i cóż, dziękuję wam, że byliście ze mną. W następnym zleceniu musimy wykonać chip tuning. Chciałbym móc przejeżdżać pod bardzo strome wzniesienie, jednak brakuje mi mocy, możesz dorzucić mi parę koni pod maskę? Okej, spoko, nie ma sprawy. Ale to już zrobię ci w następnym odcinku, więc będziesz musiał poczekać parę dni, aż będzie mi się chciało nagrać kolejny odcinek z Car Mechanica. Nie, żartuję. Oczywiście, że mi się chce, tylko... Koleś, słuchaj, no... Musisz mi więcej zapłacić, ile mi tam kasy dajesz na to. Chip tuning i $1000 za kilkaset koni, które ja ci dam do tego samochodu. Okej, dziękuję wam, mistrzowie moi kochani, że byliście ze mną. Zapraszam was na kolejny odcinek z Car Mechanic Simulator. Trzymajcie się i do zobaczenia. Na razie, cześć.